W tym filmie rozmawiamy o spotkaniu Belgii z Japonią w ramach 1/8 finału Mistrzostw Świata. Jestem Mateusz, a to jest Kanapa Rezerwowych, na której analizujemy, opisujemy, przewidujemy i plotkujemy na tematy związane z piłką. Jeżeli chcesz być na bieżąco, chcesz wiedzieć, co w murawie piszczy? Koniecznie kliknij przycisk subskrypcji. Belgowie nie są czarnym koniem turnieju. Mając składać takie nazwiska, można być tylko i wyłącznie faworytem. Jak do tej pory Czerwone Diabły wywiązują się z tej roli. Komplet punktów po fazie grupowej i 9 zdobytych bramek musi robić wrażenie. Szczególne brawa należą się za podjęcie wyzwania tak zwanej trudniejszej części drabinki, która paradoksalnie przypadała zespołowi, który w starciu z Anglią o pierwszą lokatę przegrałaby to spotkanie. Podopieczni Roberto Martineza nie zachwycili, ale pokonali Anglików. Belgowie mają fantastyczne pokolenie, porównywalne nawet z francuskim. Ale nie osiągnęli jeszcze znaczącego sukcesu. Dla niektórych piłkarzy jest to ostatnia szansa na zaistnienie na Mistrzostwach Świata. Japonia skazywana była na porażkę w grupie z Polską, Kolumbią i Senegalem. Sporo szczęścia, ale także solidna postawa, oparta na odpowiedzialności, doskonałej technice i wykorzystywaniu nadarzających się okazji poskutkowała awansem do kolejnej fazy. Co ciekawe, za sprawą klasyfikacji fair play, wszystkie ważniejsze współczynniki, gole, różnica bramek, bilans bezpośredni, były w porównaniu z Senegalem remisowe. Wbrew analizom, umiejętności i taktyka Japonii okazały się wystarczające w starciu z grającą w dziesiątkę Kolumbią, a także pozwoliły na remis ze znacznie silniejszym Senegalem. Starcie z Polską to już kalkulacja pełną gębą. Korzystny wynik drugiego meczu spowodował, że choć Azjaci przegrywali z naszą reprezentacją, w końcówce doszło do wydarzeń, o których pewnie nie chcemy więcej rozmawiać, a różne źródła nazywają je cyrkiem, kabaretem i wstydem. Wbrew przewidywaniom reprezentacji tej nie pogrążyła zmiana szkoleniowca tuż przed turniejem. Poprzedni selekcjoner planował bowiem odstawić od składu weteranów, w tym Kagawę, co nie spotkało się ze zrozumieniem zespołu. Belgia posiada gwiazdy największego formatu w każdej linii. Pewny w bramce jest Courtois. Nawet osłabiona kontuzjami obrona, połatana rezerwowymi, radzi sobie dość dobrze. Na miarę oczekiwań kreacja ze strony często chimerycznego w reprezentacji De Bruyne, a napad z Hazardem i Lukaku jest w tym momencie jednym z najlepszych na turnieju. Napastnik Manchester United ma spore szanse na walkę o tytuł Króla Strzelców i z pewnością będzie polował na kilka trafień w starciu z Japonią. Siłą Japonii jest konsekwencja w realizowaniu założeń, a także duża ruchliwość i wymienność pozycji. Choć nikt się tego nie spodziewał, są groźni nie tylko w grze kombinacyjnej, ale potrafią stworzyć zagrożenie pod bramką rywala, również po stałym fragmencie. Nie przeszkadza im piłka, więc nie ma problemu w sytuacji, gdy to im przypada rola prowadzących grę, choć bezlitośnie kontratakują. Szczególnie ciekawą postacią wydaje się być grający na co dzień w La Liga Takeshi Inui. Boczny pomocnik robi po swojej stronie sporo wiatru, nie boi się uderzać, co poskutkowało trafieniem w spotkaniu z Senegalem. Zdecydowanymi faworytami bukmacherów są Belgowie. Za postawioną złotówkę na ich zwycięstwo otrzymać można złoty 40, za trafiony typ na Japonię aż 10. Belgowie z kompletem punktu wygrali swoją grupę. 4 gole zdobył Lukaku, dwukrotnie trafił Hazard, po jednym razie strzelali Januzaj, Mertens i Batshuayi. Dwukrotnie asystował rezerwowy Tielemans. Po jednej zanotowali Hazard, Mertens, De Bruyne, Meunier i Alderweireld. Czerwony Diabły oddaje 53 strzały, z których 22 okazały się celne. 43 faule, 42 razy faulowani. Japończycy szczęśliwie wyszli z grupy z drugiego miejsca. Po jednym trafieniu zanotowali Honda, Kagawa, Inui i Osako. Asystę mają na koncie Honda, Inui i Nagatomo. Strzelać próbowali 31 razy, 12 razy światło bramki. Popełnili 28 przewinień, faulowani byli 36 razy. Opinie dziennikarzy z FIFA.com. Simon Massart. Martinez pozostawił na ławce większość pierwszego składu w starciu z Anglią, aby mógł on złapać nieco świeżości, a także uniknąć potencjalnych zawieszeń. Nawet w rezerwowym zestawieniu zespół zagrał dobrze, zanotował wygraną, co jeszcze podniosło morale, a także wywarło presję na zawodnikach uważających się za nietykalnych w pierwszym zespole. Ze strony Czerwonych Diabłów należy spodziewać się szybkiej ofensywnej gry. Jeśli Japonia przyjmie podobne założenia, będzie to świetne otwarte spotkanie. Hidetoshi Suzuki. Japonia przegrała z Polską grając ustawieniem 4-4-2. Nishino najprawdopodobniej wróci do sprawdzonego 4-2-3-1, które przyniosło punkty z Kolumbią i Senegalem. Haraguchi, Kagawa i Nui odegrają kluczowe role. Swoich szans szukać będą na bokach boiska. Sukces będzie zależał od tego, jak regularnie dokarmiany dobrym piłkami będzie Shibasaki. Belgowie planują awansować do ćwierćfinału po raz trzeci. Poprzednio ta sztuka udała im się w 1986 i 2014 roku. W fazie pucharowej grali 6 razy na 7 ostatnich startów. Belgia nigdy nie zachowała czystego konta w fazie pucharowej, przegrywając 8 z 11 spotkań. 5 z 8 rozstrzygana była po regulaminowym czasie gry. Ale tylko raz doszło do rzutów karnych przeciwko Hiszpanii w 1986 roku. Belgowie zdobyli najwięcej bramek w fazie grupowej i byli jedną z trzech drużyn, która zdobyła komplet punktów obok Urugwaju i Chorwacji. Ślubują rekord 22 spotkań bez porażki. Ostatnia miała miejsce w 2016 roku z Hiszpanią. Wygrywając dzisiaj, wyrównają swój rekord 4 kolejnych zwycięstw na Mistrzostwach Świata. Japonia walczy o swój pierwszy ćwierćfinał w historii.
Kawashima, Hasebe, Nagatomo i Okazaki mogą zagrać swoje spotkanie numer 11 w finałach Mistrzostw Świata, co jest narodowym rekordem. Ostatni występ w fazie pucharowej to porażka z Paragwajem w 2010 roku. Japonii nie udało się zdobyć gola w 5 z 6 ostatnich spotkań na Mistrzostwach Świata przeciwko zespołowi z Europy. Wyjątkiem było spotkanie w 2010 roku, kiedy pokonali Danię 3-1. Od momentu debiutu w 1998 Japonia na zmianę odpada w grupie i awansuje do 1/8. Przewidywane składy: Belgia, w bramce Courtois, w obronie Vertonghen, Kompan, Alderweireld, w pomocy Witzel, Kevin De Bruyne, Carrasco, Meunier, z przodu Mertens, Hazard i Romelu Lukaku. Japonia, w bramce Kawashima, w obronie Sakai, Yoshida, Shoji i Nagatomo, w pomocy Hasebe, Shibasaki, Haraguchi i Kagawa, nieco przed nimi Inui i Osako. Bez dwóch zdań spotkanie, które powinno być najmniej wyrównane spośród wszystkich tej fazy. Belgia rozkręca się i udowodniła, że stać ją w końcu na grę na miarę oczekiwań wobec złotego pokolenia, które na swój wielki sukces czeka od kilkunastu lat. Gwiazdy są w formie i nie spodziewam się tutaj większych emocji. Belgia bardzo szybko wyjaśni starcie, chcąc oszczędzić siły na kolejne spotkania. Nie należy spodziewać się tutaj innego scenariusza niż to, co oglądamy w innych meczach, w których występuje wyraźny faworyt. Japonia nie wyjdzie do gry z podniesioną przyłbicą. Będzie starać się za wszelką cenę minimalizować zagrożenie z tyłu i próbować korzystać z możliwości szybkich ataków. W mojej opinii będzie to jedno z najbardziej jednostronnych spotkań tej fazy. Belgia rozpędza się i w końcu gra na miarę oczekiwań. Japonia zaskoczyła w grupie, ale w tym momencie nie może już na tym bazować. Komu kibicujecie w tym spotkaniu? Kto jest waszym faworytem? Dajcie znać w komentarzach. Już niedługo kolejne materiały, prosto z kanapy rezerwowych.